Piotr Wójcik, dzień dobry, zapraszam na program w pigułce Skrót Wiadomości MedExpresu. Do konsultacji przekazano projekt zmian w ustawie o państwowym ratownictwie medycznym, w którym wprowadza się dolny próg liczby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego. Zakłada się, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny, przy czym mediana czasu dotarcia tych zespołów na miejsce zdarzenia w skali każdego miesiąca powinna być nie większa niż 20 minut. Skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych pozostaną bez zmian w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy o państwowym ratownictwie. Medycznym. Nadwaga i otyłość są coraz poważniejszym problemem u polskich dzieci wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka na grupie ponad 2008 latków w związku z pandemią COVID-19. Wyniki są szczególnie niepokojące, bo 5% wzrost odsetka dzieci z nadwagą i otyłością w stosunku do tego notowanego w latach 2016-2018 jest znaczący. Niepokojący jest też wysoki odsetek dzieci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi. Jedna piąta chłopców biorących udział w badaniu miała nieprawidłowo wysokie ciśnienie rozkurczowe. Może to zwiastować problemy z nadciśnieniem w przyszłości. U podstaw takiego stanu rzeczy leżą przede wszystkim nieprawidłowe nawyki żywieniowe i brak ruchu. Więcej o raporcie i propozycjach Ministerstwa Zdrowia na walkę o zdrowie dzieci piszemy na medexpress.pl. Wiara w fałszywe przekonania o covid jest szkodliwa dla zdrowia psychicznego i zwiększa ryzyko wystąpienia objawów lękowych oraz depresyjnych. Wyniki badania naukowców z Katedry Psychiatrii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, które zaprezentowano podczas Europejskiego Kongresu Psychiatrii, zdobyły światowy rozgłos. Rozmowa z pomysłodawcą, opiekunem projektu i głównym autorem publikacji, doktorem Nauk Medycznych Pawłem Dębskim, jest do przeczytania na medexpress.pl. Od listopada w szpitalu w Legionowie działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Uruchomienie takich usług to duże ułatwienie również dla mieszkańców północnych dzielnic Warszawy. Szpital w Legionowie jest filią wojskowego instytutu medycznego w Warszawie. Więcej informacji ze świata medycyny i ochrony zdrowia na medexpres.pl.